Witam Państwa, Wojciech Konieczny, redakcja Farmera. Rozpoczynamy wiosenną serię filmów polowych. Proszę Państwa, może nim będziemy analizowali stan plantacji, kilka słów na temat przebiegu pogody, początku sezonu wegetacyjnego, bo różne są opinie na ten temat. Wiele osób narzeka sobie i obawia się tego początku marca, gdzie temperatury nie są wysokie, wiosna jest taka powolna, właściwie można powiedzieć, że wreszcie mamy typowe, klasyczne przedwiośnie z niewielkimi temperaturami na plusie. Chciałem Państwa wszystkich uspokoić, to jest bardzo dobry układ warunków pogodowych, temperaturowych szczególnie. Ziemia jest opita wodą, różnica temperatury między dniem a nocą nie jest wielka, bo to jest powiedzmy plus 4, plus 3 w ciągu dnia i minus 4, minus 3 w ciągu nocy. W związku z tym to wybudzanie roślin, to wejście w sezon wegetacyjny przebiega bardzo harmonijnie, bardzo powoli. To jest zupełnie inny układ niż wówczas, kiedy mamy gwałtowną, bardzo ciepłą wiosnę. Rośliny startują niezwykle intensywnie i jakikolwiek wówczas spadek temperatury w nocy no jest dla nich bardzo silnym stresem środowiskowym. Tutaj one nie odczuwają tego stresu aż tak istotnie. Także ja osobiście uważam, że no jest to idealna sytuacja. Poza tym w warunkach szybkiego wybudzenia przy wysokich temperaturach mielibyśmy bardzo duży ubytek wody z gleby. Cieszymy się, bo jesienią było sporo opadów, w zimę spadł śnieg. Na dzisiaj gleba jest opita wodą, a jednocześnie jest szansa, że tej pozimowej wody starczy roślinom na dłużej. Także bez obaw, cieszmy się, czekajmy aż pola obeschną, żebyśmy mogli zacząć siać. Natomiast aktualnie wszystkie oziminy można spokojnie rankami, kiedy jest twarde pole, zasilać nawozami azotowymi, bo to jest w tej chwili priorytet. Dziękuję.